W najbliższą niedzielę nastąpi druga odsłona koncertów kameralnych twórczości Karola Szymanowskiego. Za nami ciepło przyjęty przez publiczność koncert w klasztorze pokamedulskim, którego echa jeszcze nie przebrzmiały. To było ogromne przedsięwzięcie zorganizować tę pierwszą edycję w wydaniu międzynarodowym. Tak się teraz dzieje. Pracujemy, jeździmy do siebie na próby i po Polsce, i na Litwę. Teraz artyści przygotowują się do występu w sali koncertowej Szkoły Muzycznej 24 września o 18:00. Koncert Nowe Interpretacje 2017. Zagra wspaniała pianistka litewska, Šviesi Čiplauskaitė. Występowała na bardzo wielu festiwalach, również w Polsce, i te jej występy były przyjęte z ogromnym aplauzem. Tam się działy niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o uhonorowanie tej wspaniałej pianistki przez publiczność. W programie pieśni oraz wybrane utwory na fortepian, preludium c-moll, mazurki i etiuda b-moll. Jedna z cyklu czterech utworów dedykowanych przyjaciółce z lat szkolnych, spopularyzowana w początkach XX wieku przez Ignacego Paderewskiego. Organizatorem wydarzenia jest Suwalskie Towarzystwo Muzyczne imienia Emila Młynarskiego.